Ja bym dał Patryka w pokoju. Hej, kochani. Wybaczcie za chaos. Ale idzie pomału. Idzie. Witajcie, moi kochani. Przepraszam was za to wszystko dzisiaj. Ty normalnie u mnie wszystko tak jakoś. Tyle się dzieje. Bajzel taki, on nie chce wiedzieć, jak tam z tyłu mojego syna w pokoju wygląda, nie? Czekajcie chwila, bo ja nic nie widzę. Witajcie bardzo serdecznie w ten oto niedzielny podwieczorek. Czekałaś z niecierpliwością. Doprowadziłam się do porządku. Nie chcielibyście wiedzieć, jak do ciebie wyglądam, no bo wiecie, w niedziela rano, no to wiecie, do kościoła możecie, nie musicie, prawda? Kartofle trzeba ustrugać, kluski trzeba zrobić, rolady trzeba upiec, no i to tak, cześć, Ewciu, cześć, Renata, no i od tego samego rana walczyła, nie? Jo, wygląda jak pół dupy za krzoka. Cześć, Małgosiu! I powiem, dzieje się u mnie, ostatnio się dzieje, w sumie to dzisiaj miałam reportaż przeprowadzać z pewną cudowną kobietą, no ale nie doszło do tego, bo u mnie ostatnio dużo się dzieje, dużo pracy i w ogóle. No i sytuacja wygląda następująco, napiszcie co u was najpierw, jak się czujecie i w ogóle. Jak tam bo niedzielka zleciała, jutro rano klachy o 7.30 będą, jak to zazwyczaj, ale bardzo szybkie też, nie, bo zaś muszę iść, jutro muszę być kilka minut prędzej w robocie. U mnie wszystko w najlepszym porządku, wszyscy zdrowi, pandemia jeszcze w Niemcach dalej egzystuje, prawda? Chronimy się witaminką C jak możemy, myślimy logicznie, załączymy mało telewizji i żyje nam się dobrze. Co ja od was chciała? Jo, chciałam zaczerpnąć opinii specjalistów, no bo ja wam powiem tak. Znocie Agata Christie, ona pisze kryminały, nie? I Jożek Tedraka niedawno przeczytała, że Agata Christie, jak ona pisze te swoje kryminały, to wiecie, kiedy w jej najlepsze pomysły do głowy wpadają, jak zmywo naczynia, bo zmywanie naczyń jest tak beznadziejnie, normalnie nudne, że w tym momencie to jej takie różne w głowie rzeczy przychodzą, nie? A ty czytasz książkę, super Ewcia, fajnie, że się inspirujecie, Lubinka TV idzie jak petarda normalnie i to jest takie mega, że jesteśmy z całego świata, sorry, że jest nas coraz to więcej, serio, sorry, czekaj, bo się zachłysła własną śliną, dobi do śpiewaka mi wleciało, nie hard kamelo. No więc tak, no jak ta Agata Christie tak dzisiaj napisała, to zechciała, że to przy myciu naczyń. A ja wam powiem, kiedy mnie się rodzą największe pomysły i najbardziej twórcze takie, mnie najbardziej twórcze pomysły to się rodzą podczas odkurzania. Dużo zajebistych rzeczy, że myśliła podczas odkurzania, ale ta rzecz nie wymyśliłam ja, tylko ja już o niej dawno myślałam, tylko nigdy się nie trałowałam. Ale ja w mojej przestrzeni mam tak cudownych ludzi, którzy mnie wspierają. Cześć Elu, cześć Iwonka, cześć Marta. Że mi pomagają tworzyć, no po prostu moją historię, nie? I za to serdecznie dziękuję, Anetko, buziaczki. I wam powiem, i dużo innych jeszcze osób też jest, które też mnie wspierają, ale Anetka moja, ona jest normalnie takim prowodorem. W chwili obecnej jestem za to jej bardzo wdzięczna. Ja COVID, kurde, do śpiewaka mi ślina wleciała, COVID, zaro, COVID. No w dzisiejszych czasach to lepiej się jest spierdnąć, niż się kucnąć, nie? Lepiej się osrać, niż się kucnąć. Sorry za wyrażenia, no ale takie jest zaro COVID. Ktoś... zaro COVID. Nie, śmieja się, nie? No i dzięki Anetko, że jesteś. No i słuchajcie, ja chcę wam zrobić prezent na święta, na Mikołajki i na Boże Narodzenie, jakby to tak szło. I takie jest pytanie. Ty nienawidzisz zmywać naczyń, o też nie. Dziękuję Bogu tym, kto wymyślił zmywarka, nie? Ja nie da dużo rzeczy w domu robić, ale nie chwalam się tym, bo jeszcze powiem, że nie jestem jakąś matką Polką, prawda? No ale to nie o to chodzi. No i słuchajcie, ja bym chciała wam stworzyć prezent, w sumie mu się już tworzy, nie? Ten prezent się już tworzy i teraz no, ostatnie szlify do tego dochodzą, bo ja no, chcę wam stworzyć kalendarz. I to nie będzie taki kalendarz, jak książka Łotwiej Rany, no to będzie kalendarz w takiej formie na ściana. To jest akurat mój prywatny kalendarz i on będzie taki z drucikiem. Kalendarz, on będzie z moimi cytatami, z jakimiś zdjęciami i na dole będzie odtąd do połowy będą okienka z każdym, to będzie taki miesięczny kalendarz, prawda? Tak, będzie i różne zdjęcia i różne szpruchy motywacyjne i teraz jest dowód. I w każdym okienku będziecie mogły sobie coś zapisać. Będziecie mieć na przykład miejsce na cele w danym miesiącu, będziecie się to mogły powiesić na ścianę i cały czas na ten rozrykany mój dziób patrzeć, który wam będzie godał i no dzisiaj nie poddawaj się, walczę o siebie. I teraz jest pytanie do ciebie.
Cześć z Gliwic, Norbert. I teraz jest pytanie do Ciebie. Jakie byście chcieli mieć tutaj w tym kalendarzu cytaty? Bo ten kalendarz będzie zrobiony dla Was. On oczywiście będzie kosztował około 10 euro, czyli 40 zł. Macie, na każdy miesiąc będzie jedna strona. I teraz jest pytanie. Jakie cytaty z moich klachów utkwiły Wam najbardziej w głowie? Jakie teksty, jakie treści... Kasiu, w poziomie będzie Twój kalendarz. Taki będzie? Dobra, no to chyba będzie taki. No nieważne, ale tam będzie można... Ja, on będzie chyba w poziomie, że tutaj będzie kalendarz, a tutaj będzie można sobie zapisywać. No nieważne, jak on już będzie gotowy, to ważne... żebyście wiedziały, to będzie kalendarz z metalikiem do góry, albo tak, i tu będzie kalendarz, to będzie można sobie dzień po dniu wszystko swoje zapisywać. Z boku będą zdjęcia, moja piękno gęba i gęba może innych osób jeszcze. Do tego będą... szpruchy motywacyjne, Twój cel na dany miesiąc i piszcie mi tutaj, jakie byście chciały cytaty, jakie cytaty z moich wszystkich klachów przez te dwa lata utkwiły Wam w pamięci i które byście chciały mieć tutaj w kalendarzu zapisane, bo ja ten kalendarz tworzę dla Was i chcę, żeby Was inspirowało. I następne pytanie, czy któraś z Was byłaby zainteresowana takim kalendarzem, no bo ja się zastanawiam, wiele tego dać wydrukować, prawda? Ja mogę dać wydrukować 20, 50 albo 100, ale jeżeli będą 5 osób zainteresowanych, no to ja nie będę drukowała sety, nie? Bo co ja potem da z tym robić? Mi się to będzie przywalać w piwnica jeszcze, no bo ostatnio piwnica zalało, więc napiszcie pod tym postem, czy byłybyście zainteresowani kupnem takiego kalendarza. Około 10 euro będzie kosztował, na polskie 40 zł i go mogę Wam wysłać na cały świat. Kaj tylko będziecie chcieć w każdej części świata, mogę Wam go wysłać, oczywiście doliczając do tego przesyłka. A kto będzie chciał w Niemcach, czy o Eno dzisiaj, już ktoś pisze fajnie, Eno dzisiaj walczy o siebie, albo na przykład są różne dziewczyny, każdego inspiruje coś innego, na przykład, ja na przykład czasami coś godą, nawet nie zwracam na to uwagi i na przykład godą tak, kurde, ja się nie denerwuję, ja się tylko wkurwiłam, a bo różne takie teksty, które mi wyskakują, a które Was bawią i chciałybyście je mieć w tym kalendarzu. Chlipnij się energetycznej kawy, albo nie bądź zgniuły, zgnity, zgniuły, no takie różne teksty i właśnie o takie cytaty z Waszych, ficio facio, o, z Waszej strony mi chodzi, bo ja normalnie tak godą na co dzień, więc ja nie umiem tego wyłapać, co Was na przykład poruszą i motywuje, więc Wam godą. 10 euro będzie kosztował i on chyba będzie tak, tu będzie, tu będą te okienka, tu będzie jakieś zdjęcie, będzie motywacja i to będzie limitowana seria. Jak dom wydrukować około 50 sztuk czy tam ileś, to już potem ich więcej nie będzie, chociaż jak będzie takie, nie wiadomo, jakie wielkie zapotrzebowanie, to zobaczę, ale moją na razie jest... jakby to powiedzieć, moim na razie celem jest wydrukowanie pierwszej zorty i w sumie to ma być jedyna, bo to będzie jedno limitowane, a jeżeli coś, to może na drugi rok stworza coś nowego, więc kto jest zainteresowany, piszcie, żebym pierwszy raz oko wiedziała i mogła sobie to policzyć, ile ich dać zamówić. Do USA też Ci wyślę, Bożena. Oczywiście za przesyłka dolicza, będziesz musiała ją sama sobie pokryć. Ty też bierzesz, Emilka, kalendarz, Ty też, Bożenka, super, jesteście mega, no więc ja Wam zdrowia i będziemy się motywować każdego dnia i to jest takie mega i Wam powiem, to też jest jakiś rodzaj spełnienia moich marzeń. Ja nigdy sobie nawet... co? Wybierz cel, a świat będzie Ci wspierał. Oczywiście. No więc Ty też poprosisz, Bogusia, super, bardzo się cieszę, dziążki, więc piszcie i te cytaty, które by Was inspirowały, co byście tam chciały. A może macie jakieś inne idee, bo zobaczcie, takiego na przykład planera na 365 dni w roku, takiego grubego i w ogóle nie mogę tego wydrukować, bo nie mam aż takich nakładów, żeby w to zainwestować. Nie wiem, i to ty, trzeba... Kasia, zamawiamy więcej? Okej, okay, dobra, zamawiamy więcej. I nie chcę inwestować dla pieniążków, bo też kokosami... Nie mam tyle kokosów, żeby zainwestować, a żeby mi to potem w piwnicy leżało, bo jestem normalną, zwykłą babą i nie mam, nie wiadomo, ileś tam tysięcy na koncie odłożone i jak mi to potem ma być w piwnicy, to mnie mój hop z domu wyciepnie, nie? A Ty dwie sztuki poprosisz, Viola, super. Życie jest piękne, tylko żyj, no. Super, dziążki, to piszcie cytaty. Bo ja już by tak chciała, reszta, moja graficzka, pani grafik, chce to dopracować, żeby były te cytaty wszystkie i domy to wydrukować, więc przed Mikołajkami chcielibyśmy już to mieć jak dorada, a no i później przed na Boże Narodzenie możecie sobie zrobić prezent, ja? Dużo osób używa planery i to jest fajne i tak jak Wam godą, ja na razie do tych planerów nie doszłam, dużo innych osób proponuje planery, no ale mnie nie stać na to, żeby zainwestować w te planery, a chcę Wam coś dać od siebie, dlatego przynajmniej takie
w takiej formie. 10 euro uważam i 40 zł to nie jest aż tak dużo, więc możecie się to sprezentować same dla siebie, postawić siebie na pierwszym miejscu, bo pamiętajcie, z nowym rokiem zaczyna się nowy rozdział w waszym życiu i możecie przeżyć ten nowy rok całkiem inaczej. Ja wam powiem, ja w 2020 powiedziałam sobie, Kasia, to będzie twój rok. I to był mój rok, ja wszystko robiłam. I wam powiem, nawet jak czasami są zastoje i wydaje ci się, że nic się nie idzie do przodu, że na przykład nie ma oglądalności, nie ma lajków, nie chce ci się, jesteś zmęczona. Ja na wieczór też zawsze jestem zmęczona, ale każdego ranka mam szansę na zmianę swojego życia. Każdego dnia mam szansę na zmianę swojego życia. Tak samo ciebie chcę pokazać i cię motywować każdego dnia, żebyś wiedziała, że ty każdego dnia, każdego ranka masz szansę na zmianę swojego życia, bo nikt tego życia za ciebie nie przeżyje i nikt tego życia za ciebie nie zmajstruje, w sensie, tak jak się pościelesz, tak się wyśpisz, nawet jak to się łatwo, ktoś ci powie, łatwo ci się go, to nieprawda, bo mi też nie zawsze jest łatwo, ale mimo wszystko wstaję każdego ranka i robię, i robię, i robię, i nawet jak nie ma sukcesów przez tydzień, przez dwa i wydaje się, że nic się nie dzieje, a ty dziennie na to harujesz, to uwierz mi, że ten sukces będzie do zobaczenia. Beatka, ty też chcesz! Więc pamiętajcie o tym, że tylko od nas zależy, jak konsekwentnie pracujemy nad swoimi marzeniami, jak konsekwentnie dążymy do celu. To jest nasze życie, dziążki. Więc dziękuję wam za opinię, dziękuję za to, że jesteście zainteresowane i piszcie teksty, jakie by was interesowały, a ja postaram się zrobić coś najlepszego, co z tego wyjdzie ja. Więc i dziękuję tobie, Aneta, i dziękuję każdemu, kto mnie wspierał i przesyło mi pozytywną energię. 2020 to jest też mój rok, a już koniec 2019 był the best. No i widzicie, czasami sobie tak człowiek powie, kurde, to będzie mój rok, nie? I czeka, aż ten rok będzie zajebisty w fotelu, nie? Jeżeli nie pracujesz, to ten rok zajebisty sam od siebie nie będzie. Dlatego pracujmy, dlatego chcę wam trochę siebie dać do swojego domu, czyli mojego wizaża, mojej motywacyjnej gotki, moich szpruchów i wiem, że zarażam energią i jestem z tego, Jeronie, ty się znasz, odziołka, ja Magdalena, Jeronie jasny, oje Śląsko, frelka. Dobra, trzymajcie się, Hanesy Gorole i wszystkie inne i w ogóle, nie? I trzymajcie się. Oczywiście, nie wy, na początku tylko napiszcie, czy jesteście zainteresowani kalendarzami. Jak ja już je wydam, ja i wydrukuję, to ja wam podam jeden numer, na którego będziecie pisać adres i ja wam podam konto numer, tam przelejecie pieniążki i ona ten dany adres później wam to wyśla. To będzie się wszystko działo nie przez tutaj, ja wam podam numer telefonu, na którym będziecie pisać po tym, jak będziecie chcieć, nie? Albo nagram jedne wideo i później skomentujecie, ja się potem do was odezwia, nie? Na razie nie posyłajcie Balbinka adresów, my musimy to najpierw skończyć graficznie, wydrukować, jak ja to by tam miała, to ja się do was odezwia, to jest prototyp, teraz ja no chciałam to z wami skonsultować, co wy o tym myślicie i czy jesteście zainteresowani. Ja widzę, że jesteście zainteresowani, są mi od tego live'a, w sumie myślała, że nie będę się nagrywała, no ale to trzeba graficznie skończyć, to trzeba dać do druku, to się musi dziać, prawda? Czy się chce, czy się nie chce, więc każdego dnia małymi kroczkami pracujemy na swój sukces i ty tak samo, więc cieszę się niezmiernie, że jesteście, trzymajcie się i widzimy się jutro o 7:30. Jak ja się raduję! Pa! Trzymajcie się, całusy i hipnita się, nie? Jak tam coś mocie, ale nie alkohol, nie? Bo jutro rano będziecie łazić jak przy brancoleni, nie? Pa, pa, kochani! Jak wy już tutaj piszecie, pamiętajcie, ja poproszę, to jest tylko dla nas informacyjnie, żeby my wiedzieli pi razy oko, ile osób jest zainteresowane. Do Anglii wyśla, do Ameryki wam wyśla, wszędzie wam wyśla, jak będziecie chcieć. Chociaż kto mieszka tu w okolicach Frankfurtu, będzie mógł odebrać osobiście i w Polsce też będzie można odebrać osobiście ten kalendarz w okolicach Lublina, tak? Więc na razie musimy je wydrukować i się nic nie martwcie, starczy dla wszystkich, nie? Kurde. Trzymajcie się, kochani, i majstrujmy te życie, nie? Jutro jest poniedziałek, zajebisty dzień tygodnia, normalnie zaś można wszystko od początku zacząć, bo dzisiaj żeście się na pewno łobiedli i teraz leżycie na burmusyni, tacy łobiednięci. Cieszcie się na ten poniedziałek, cieszcie się, że możecie iść do roboty. Cieszcie się właśnie, tak jak wam dzisiaj udostępniłam te wideo z tamtego roku, z tych małych rzeczy. Cieszcie się, że możecie iść do tej roboty. Cieszcie się, że macie dwie zdrowe nogi. Cieszcie się, że czujecie. Cieszcie się, że macie zdrowe dzieci, chociaż z mrancą, ale zdrowe. Więc cieszmy się z tych małych rzeczy.
trzymajcie się, kochani. Kalendarze będą dopiero do zakupienia wkrótce i na razie to jest, bo tutaj dużo dziewczyn pisze, że też poprosi i ty też chcesz i super, więc ja to zaraz popodliczą pi razy oko i zobaczymy, ile tego będzie i zamówimy, drukujemy i po prostu idziemy. 2021 to będzie nasz rok, dziołchy. Teraz to tak świadomie, zapraszam was również na Lubinka TV, są dziewczyny już normalnie z całego świata, prawie z Australii, z Grecji, z Korfu, z południowej Dakoty, z Włoch, z Polski, z Niemiec, no po prostu jest moc. Pa, kochane, normalnie dzieją się cuda. Papa się, uwielbiam was, trzymajcie się.